Witajcie. Witam Was ponownie z Rusinowic. Trwają właśnie warsztaty grudniowe, tygodniowe u Zbysia. Chciałbym dzisiaj nagrać taki krótki filmik, jakby taką część drugą do jasnowidzenia, które chciałbym zawrzeć tematy, z którymi się do mnie zwracacie odnośnie kwestii, w jaki sposób łatwiej, lepiej wchodzić w modlitwę, w jaki sposób wyciągać z tej modlitwy więcej takich fajnych korzyści, jak się w tym fajnie odnajdywać po prostu. I pierwszą rzeczą, którą zauważyłem na swoim własnym przykładzie, na przykładzie moich przyjaciół, jest regularność. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jeżeli będziecie wchodzili w modlitwę sporadycznie, raz na jakiś czas, nie będziecie utrzymywali tych stanów. Za każdym razem będzie Wam ciężej wejść w modlitwę. To jest podobnie jak z treningiem. Jeżeli chodzicie na siłownię i będziecie chodzili sobie raz na miesiąc, czy nie wiem, chcecie się na przykład rozciągnąć fajnie, zrobić szpagat, a będziecie to robili raz w tygodniu, nie ma najmniejszych szans, żebyście szybko i skutecznie osiągnęli swój cel. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby to robić codziennie, bo wtedy wypracowujecie w sobie fajne nawyki. Poza tym przychodzi to, co jest najważniejsze, przychodzi ta lekkość, ten spokój, bo jeżeli wykonujemy jakąś czynność dość często, to ona się staje po prostu nawykiem. Wtedy naprawdę trzeba byłoby być, jak to się mówi, odpornym duchowo, żeby ta modlitwa nam nie wychodziła. Dlatego pierwszą, najważniejszą rzeczą jest być regularnym, systematycznym, robić to. Tak jak Wam wychodzi, jeżeli na początku macie problemy, tak jak mówiłem, wykorzystujemy przede wszystkim modlitwy zbysiowe, te modlitwy właśnie startowe ze strony, bo w nich jest po prostu otwarty kanał i wtedy zawsze nam jest łatwiej wejść w tą modlitwę. Z czasem, kiedy będziecie się czuli coraz bardziej pewni w tych modlitwach, tak ja przynajmniej robię, Zbyszek prowadzi temat modlitwy, a ja często czuję, to się dzieje tak w sposób spontaniczny. Nagle zaczynam odpływać, zaczynam iść swoim własnym torem, chociaż niby słyszę jego głos, a jakoś tak nie zwracam na niego uwagi i często wtedy podczas takiej modlitwy mam swoje własne przekazy do rzeczy, które dla mnie w tym momencie są ważne. Więc to jest to, co by Wam na pewno pomogło. Drugą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest właśnie taka niecierpliwość. Przecież zobaczcie, jeżeli trafiamy, nie wiem, do na przykład jakiegoś mistrza, guru, tak jak ja oglądałem filmy z serii Kung Fu, to wiadomo było, że my przede wszystkim musimy być cierpliwi. Tak samo, czy ja chcę nauczyć się technik oddechowych, czy technik związanych z jogą, muszę na to poświęcić kilka miesięcy. Nikt tego nie zrobi w ciągu jednego dnia. A tutaj widzę taką sytuację, gdzie ludzie przychodzą, nawet ci, którzy mają doświadczenie w innych systemach właśnie w energetycznych, gdzie mają świadomość, że tam ta praca wymaga czasu. A tutaj nagle chcą osiągnąć sukces w jeden dzień. Bo to się też bierze stąd, że często wielu z nas próbowało w innych systemach. Mają wieloletnie doświadczenie. Tam to też się nazywało tą duchowością, więc chyba z tego względu wydaje się, że no, tu jest kolejna taka odsłona, więc szybko się w tym odnajdę. Okazuje się, że tamto to jest ten rozwój energetyczny, też bardzo fajny i dobry, jeżeli chodzi o rozwój tego ciała energetycznego, tych struktur energetycznych w nas. Natomiast tu jest rozwój duchowy, to jest zupełnie inna liga. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, na przykład całe życie, no jakoś tak się złożyło, bo tak się złożyło, chodziliśmy do podstawówki, a teraz trafiamy do szkoły średniej. Tu jest zupełnie inny poziom. Po prostu są inne wymagania, inne przedmioty. Inaczej się podchodzi do tematu. Nawet już nie mówi się do profesora, proszę pani, tylko się mówi psor, tak? No to są takie zmiany. Po prostu więc dajmy sobie czas, nie bądźmy niecierpliwi. Niecierpliwość nigdy nie jest dobra w budowaniu czegokolwiek. Ani w sporcie, ani w muzyce. W czymkolwiek, czym się zajmujecie, wiecie, że musicie być cierpliwi. To jest tak samo też tą kwestia jakby rozwijania i szkoły charakteru. Po prostu tak trzeba i dajmy sobie ten czas, nie spinajmy się, bo to budzi niepotrzebne napięcie. Kolejną rzeczą, którą tu chciałbym, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia prób. Bo takie pytanie padło pod jednym z komentarzy, o co chodzi z tymi próbami. Więc to jest tak, my wzrastamy sobie duchowo. Uczestniczymy w modlitwach, oglądamy wideoblogi i tak dalej. Czujemy, że się zmieniamy, czujemy, że nabieramy innego poglądu na temat naszego życia. I potem, kiedy czujemy się, że tak fajnie nam idzie, nagle wydarza się w naszym życiu coś paskudnego. A najgorzej, jeżeli coś, co na przykład zdarzało się wcześniej, zanim zaczęliśmy się rozwijać duchowo. I w nas jest taki zgrzyt, że jak to? Przecież
rozwijam się, powinno być wreszcie dobrze, powinien być wreszcie porządek, a tu nagle znowu wywalają mnie z roboty, czy znowu trafia się jakaś zdrada w związku, czy w jakiś inny sposób przeżywamy coś niefajnego. Problem polega na tym, że to, czego my się nauczymy w modlitwie z wideoblogów, to jest teoria. Natomiast później musimy przekuć to w praktykę. I tu jest cały szkopuł. Wszystko, co przerobiliśmy, musimy zapisać w praktyce. A jedyną szansą jest to zweryfikowanie w życiu, w relacjach z ludźmi. Dlatego właśnie często, jeżeli mieliśmy problemy w pracy, byliśmy tacy pasywni, wykorzystywani przez szefa, to jeżeli chcemy, żeby się do nas zapisała zmiana, to musi przyjść kiedyś w życiu ten pierwszy moment, kiedy powiesz nie, nie dam ci się, jak to się mówi, przyciągnąć, nawet gdybyś miał mnie wywalić z roboty, nie ustąpię, nie poddam się. I wtedy nagle budzisz się w swojej mocy, w swojej sile, w wierze o siebie. To samo jest w relacjach damsko-męskich, szczególnie w związkach, gdzie kobieta była na przykład mocno tłamszona przez męża. Ona też w pewnym momencie musi poczuć tę siłę, tupnąć nogą, ale ta sytuacja zagrożenia musi wystąpić. No tak niestety jest, dlatego nie bójmy się prób. One są absolutnie niezbędne. To dzięki nim właśnie wzrastamy, to dzięki nim dokonuje się prawdziwy w nas zapis. Nawet u Zbyszka, ja teraz nie pamiętam, powiem szczerze, jest jedna ze skal poświęcona stricte próbom, gdzie jest ich wyszczególnienie, które powinniśmy w życiu przechodzić. Też możecie sobie sprawdzić w tym momencie, jakie próby was czekają, w jakim stopniu już je sobie zaliczyliście i po prostu no, pozwolić sobie na to, żeby one zaistniały. Tylko bardzo ważną rzeczą jest, no, musimy dokonać nowego zapisu. Ja pamiętam, kiedyś miałem, tak już kończąc temat ten właśnie, taką dokładnie sytuację i poszedłem do Zbyszka i mówię, no Zbychu, no co jest grane? Znowu to samo, mówisz, ja już to przerabiałem, po co mi to jest potrzebne? On mówi, właśnie nie rozumiesz, musisz zapisać na nowo. Kiedy po raz pierwszy postawisz się, zawalczysz o siebie, czy uwierzysz w siebie, dokonuje się w tobie ten stały zapis i to już jest twoje credo. To jest ta twoja przeszłość, od której się możesz odbić. I to jest właśnie fajna rzecz, więc nie bójcie się, walcie w te próby, i to naprawdę będzie was fajnie windowało do góry. Ostatnią rzeczą, którą taką, no to jest króciutki filmik, chciałbym wam podpowiedzieć, bo też padło pytanie w poprzednim filmiku, a tak trochę za płytko powiem tutaj, na co zwróciłem uwagę, to jest kwestia intencji. Intencje przede wszystkim mają dwa parametry. Pierwszy parametr to jest szczerość intencji, drugi parametr to jest czystość intencji. Ja wcześniej te rzeczy tak troszkę myliłem, miksowały mi się i Góra mi to wytłumaczyła na takim prostym przykładzie. Jest jakby dwóch gości, którzy ćwiczy przed olimpiadą. Dwóch sportowców. No i jeden i drugi chce zwyciężyć. Chce być the best, number one. Stanąć na podium. I jeden i drugi ma ten sam cel. Z tym tylko, że jeden po prostu mówi sobie, niech wygra najlepszy. Taki szlachetny. Niech wygra najlepszy. Postaram się, dam się wszystko. Jak mi się uda, będzie cudownie. Drugi ma intencję, udowodnię innym, że jestem najlepszy. To są szaraczki, to są leszcze, ja jestem the best, wszystkich zmiażdżę. Taka, wiecie o co chodzi, taka prawdziwa nienawiść, nie? To pod względem szczerości, obaj mają 100% szczerości intencji. Obaj z całego serca pragną wygrać. Tylko, że ten drugi, no nie ma tej czystości. Bo ten pierwszy ma właśnie czystość. On nie ma nic do kogoś, nie chce nikogo zniszczyć, nikogo stłamsić. On po prostu chce stanąć, jak to się mówi, do zawodów, dać siebie 100% i jeżeli te 100% wystarczy na pierwsze miejsce, to bomba. Jak nie, trudno. Będzie życzył powodzenia swojemu przeciwnikowi. I tego właśnie, tej czystości brakuje obecnie w sporcie. Bo sport sam w sobie jest fajna rozrywka. Problem polega na tym, że właśnie przeciwnik musi zabić drugiego przeciwnika, musi go zgnoić, zniszczyć. Drużyna przeciwko drużynie, kibice to samo. Zresztą to widzimy przecież teraz, co się dzieje. Ten antagonizm, ta nienawiść, ten gniew. Z tym jest właśnie największy problem, bo gdyby udało się to wyeliminować, to sport jako rozrywka nie byłby niczym złym. Na takiej zasadzie mamy nagrodę, nie wiem, beczkę piwa, obojętnie kto wygra i tak wszyscy piją. Taka na przykład czysta intencja, ale dzięki temu nie byłoby tej negatywnej rywalizacji. A tak niestety jesteśmy podkręcani przez system. Także to jest to, co bym chciał wam podpowiedzieć odnośnie tego takiego szybkiego rozwoju duchowego i tego jasnowidzenia. No i cóż, życzę wam powodzenia, nie poddawajcie się i zapraszam, jeżeli kiedyś będziecie mogli, tutaj do Zbyszka, do Rusinowic. Pozdrawiam was, Ryszard. Trzymajcie się.